Nie żyje czterolatka, matka ciężko ranna. Nowe, porażające ustalenia. W poniedziałek 20 maja opinią publiczną wstrząsnął kolejny dramat z udziałem małego dziecka w Małopolsce. W miejscowości Zagórzane niedaleko Gorlic w jednym z domów odnaleziono dwie poszkodowane osoby, 40-letnią kobietę oraz jej 4-letnią córkę. Dziewczynka zmarła. Służby z uwagi na charakter sprawy nie podawały szczegółów. Teraz prokuratura przekazała nowe fakty. Tragedia w Zagórzanach. Czterolatka nie żyje. Dramat rozegrał się w poniedziałkowe popołudnie w Zagórzanach w Małopolsce. Policjanci otrzymali zgłoszenie około godziny 13:30, z którego wynikało, że w jednym z domów znajdują się dwie ranne osoby, 40-letnia kobieta i jej 4-letnie dziecko. Służby ujawniły, że zgłoszenie pochodziło od jednego z członków rodziny. Na miejscu funkcjonariusze do wnętrza budynku musieli wejść siłowo, wyważając drzwi. W środku odnaleźli 40-latkę, która na ciele miała widoczne rany kłute. Była tam również 4-letnia dziewczynka, córka kobiety. Dramat w Zagórzanach. Czterolatka nie żyje, prokurator przekazał nowe informacje. 40-latka została przewieziona do szpitala w Gorlicach. Niestety pomimo wysiłków lekarzy, którzy na miejsce zdarzenia wezwali również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, nie udało się uratować życia 4-letniej dziewczynki. Śledczy z uwagi na charakter sprawy nie ujawniali wczoraj więcej szczegółów. We wtorek 21 maja zastępca prokuratora rejonowego w Gorlicach Sławomir Korbielak przekazał nowe informacje. Wszczęliśmy śledztwo o przestępstwo z artykułem 148 paragraf 1 kodeksu karnego, czyli zabójstwo. Wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów matce tej dziewczynki, poinformował. 40-latka przebywa w szpitalu pod nadzorem policji. Prokurator przekazał, że 40-letnia kobieta przebywa w gorlickim szpitalu pod nadzorem funkcjonariuszy policji. Niebawem mają zostać przeprowadzone z nią czynności procesowe. Czy te czynności dojdą do skutku, to już zależy od decyzji lekarzy, poinformował prokurator. Na 22 maja w Krakowie zaplanowano sekcję zwłok zmarłej 4-latki. Wyniki badań pomogą śledczym ustalić szczegółowe okoliczności, w jakich doszło do tragedii. Wiadomo, że 40-letniej kobiecie może grozić nawet dożywotnie pozbawienie wolności.